Witajcie. Dzisiaj miał być zupełnie inny odcinek na zupełnie inny temat, ale ukazał się materiał o apologetyce presupozycyjnej na kanale Bogumiła Vandenbrucka, na kanale Lupa Sceptyka i generalnie pod wpływem tego materiału postanowiłem poruszyć jeszcze jeden temat, o którym nie mówiłem w tym kontekście, a jest taki, którego warto poruszyć po prostu, jest ważnym tematem, jest argumentem, o którym niewiele osób mówi, a jest to argument naprawdę ważny. Czyli to, co apologetycy presupozycyjni twierdzą na temat praw logiki. Czyli jeżeli nie wierzysz w istnienie Boga, czy tam twierdzisz, że Bóg nie istnieje, no to nie możesz korzystać z praw logiki, nie możesz niczego twierdzić. Zastanówmy się, jakie są konsekwencje, nomen omen, logiczne takiej argumentacji. Tak, jeżeli chodzi o fragment, który zwrócił moją uwagę i na bazie którego postanowiłem nagrać ten film, no to generalnie nie będę tutaj kombinował i szukał oryginalnego źródła i wycinał go w ten sposób, w jaki był on w oryginale, ale posłużę się fragmentem nieco edytowanym, nieco zmontowanym przez Bogumiła tutaj i po prostu wkleję wam to, co jest we wstępie odcinka na Lupie Sceptyka. Oczywiście link do pełnego odcinka na Lupie wyskakuje wam w tym momencie w karcie, a oto fragment. Że jeśli by Boga nie było, niemożliwa byłaby inteligibilność, czyli argumentacja, dowodzenie, prawda, stałość praw logiki, nauka, technologia, nic nie miałoby uzasadnienia. I to, na czym chciałbym się skupić, to właściwie tylko trzy słowa z tej wypowiedzi, czyli stałość praw logiki. I z racji, że są to tylko trzy słowa, no to nawet początkowo myślałem, że nagrać po prostu shorta i w trzech żołnierskich słowach to skomentować, ale pogłębmy to rozważanie trochę bardziej, stąd pełny materiał, pełny podcast w tej sprawie, aczkolwiek pewnie będzie krótki. I zastanówmy się, czy istota, byt o cechach, które są przypisywane Bogu, ma jakiekolwiek szanse, żeby stać się gwarantem stałości praw logiki. I oczywiście, żeby w ogóle rozpocząć jakiekolwiek rozważania, musimy na wstępie przyjąć kilka założeń i pierwszym z tych założeń będzie to, że prawa logiki to nie jest coś, co sformułował Arystoteles wiele lat temu, jakieś 2400, jeżeli dobrze pamiętam, bo tam około 360 przed naszą erą żył, czyli tam zasada niesprzeczności, wyłączonego środka. Też tu mogę podlinkować film o kwantyfikatorach, czyli rozwinięciu praw logiki już tak bardziej nowożytnie. W każdym razie zakładamy, że to jest coś, że tak powiem, niezależnego od kogokolwiek. Nikt tego nie wymyślił, nikt tego nie sformułował. To nie jest tak, że to filozofowie wymyślili w jakiś sposób dokonywać rozumowania, które prowadzi do jakichś wiążących wniosków, ale to jest coś, co istniało niezależnie, co oni po prostu tylko odkryli. Takie jest nasze pierwsze założenie, tak? Że prawa logiki istnieją sobie zupełnie niezależnie od wszystkiego. Znaczy w tym przypadku zależnie od Boga, ale do tego dojdziemy. Dwa kolejne założenia, jakie przyjmujemy, że Bóg chrześcijański jest prawdziwy, istnieje, stworzył świat, tam był sobie Jezusem, zmartwychwstał i tak dalej, wszystko wiemy, jak to wygląda, to uniwersum, tak? Znamy zasady. Przyjmujemy, że to wszystko jest prawda, i że prawa logiki istnieją sobie niezależnie od tego, jak sobie myśliciele je sformułowali. Te dwa założenia na początek nam wystarczą. I teraz, jak mamy do czynienia z Bogiem Wszechmogącym, który stworzył świat, a więc i stworzył prawa logiki, i generalnie okazuje swoją potęgę w ten sposób, co mamy milion cytatów z Pisma chociażby, że on te prawa fizyki, znaczy przepraszam, nie fizyki, tylko prawa logiki, o tym mieliśmy mówić w tym materiale, sobie po prostu łamie. Czy z praw logiki wynika, że ktoś, kto umarł, został zamordowany na krzyżu, po trzech dniach sobie wstaje i żyje dalej? Raczej jest to łamanie praw logiki, tak? Czy z praw logiki wynika, że wino zamienia się w krew? Jest to raczej niezgodne z prawami logiki. I mogę tak bardzo długo wymieniać. Jednym słowem, prawa logiki to jest coś, co Bóg ma prawo, nomen omen, mieć totalnie w swojej boskiej dupie.
A mimo to apologetyka presupozycyjna wskazuje właśnie na Boga jako tego gwaranta niezbędnego do tego, aby prawa logiki działały. No to jest debilne na tak ogromną skalę, że w ogóle nawet nie ma czego komentować za bardzo. Ale no mimo to ja sobie jednak pozwolę skomentować i wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy do czynienia z dwoma rodzajami rządów w kraju. W jednym kraju mamy monarchę absolutnego, który jest gwarantem przestrzegania prawa i wedle swojego widzimisię te prawa ustala i to, co on powie, jest święte. A w drugim kraju mamy, tak jak u nas, no jakiś tam system demokracyjny z trójpodziałem władzy, jakieś trybunały, sądy. Wszyscy wszystkim patrzą na ręce. To, jakie mamy prawo, wynika z jakiegoś tam konsensusu. No, gdzie czujecie, że to prawo będzie bardziej stabilne i będzie bardziej zagwarantowana jego niezmienność? No bo dla mnie w tym miejscu, gdzie te prawa są, no, że tak powiem, za zgodą wszystkich. Zostały ustalone oddolnie, są poparte przez wszystkich, mamy instytucje pilnujące przestrzegania tego prawa i tak dalej. Bo dobra, no powiecie, że w przypadku monarchy, no to on też bierze pod uwagę to, żeby to było dla dobra ludu, no bo wystarczy przeczytać sobie księcia Machiavellego, żeby zrozumieć ten prosty fakt, iż jeżeli monarcha będzie działał za bardzo pod siebie, no to cóż, zamordują go, zbuntują się, przestaną płacić podatki, cokolwiek. Historia zamachów stanu na monarchów, no jest bardzo długa w historii świata. I tutaj z Bogiem mamy gorzej, bo na niego się nie da napaść. Jak on sobie pomyśli, że chce zmienić prawa logiki, no to i zmienia. Nie ma jak się przeciwko temu zbuntować. No jest to najgorszy możliwy gwarant, jaki tylko, no jakiego tylko mogę sobie wyobrazić. No i tu już słyszę te wszystkie argumenty wszelkich kaznodziejów czy apologetów presupozycyjnych, że no ale Bóg jest przecież miłością i on nie będzie zmieniał praw logiki, no bo właściwie dlaczego nie? Po pierwsze, z samej definicji bycia miłością i tego, jak jest Bóg opisywany, no jeżeli zmieniłby takie prawa logiki, to byłoby to dobre. No taka jest definicja, no nic na to nie poradzimy. Więc no jak najbardziej może, jeżeli chce tylko, a wszystko, czego on chce, jest święte, a wszystko, co robi, jest dobre, więc nie widzę żadnego problemu nomen omen logicznego dla złamania praw logiki przez niego i zmiany tych praw. Ale nawet jeżeli prawa logiki miałyby się zmieniać na lepsze, to nadal nie są one stałe i zagwarantowane. Nie są one odwieczne, niezmienne, bo gdyby były takie w ogóle, no bo też możemy to rozważać na bazie dylematu Eutyfrona, z tym, że no w kontekście praw logiki, a nie w kontekście tego, co tam było no, u podstaw tego dylematu Eutyfrona, czyli kwestii moralnych, tak? Że Bóg jest, no to co robi Bóg jest dobre, bo Bóg to robi, czy Bóg robi to, co jest dobre, bo to jest dobre. Więc tak samo tutaj. Bóg przestrzega praw logiki, no bo to, co robi Bóg jest zgodne z prawami logiki, czy Bóg postępuje zgodnie z prawami logiki, które są nad nim, więc on nie jest wszechmogący, więc o kant tyłka potu z takiego Boga. Na co nam on? Zresztą, no już wspomniałem wcześniej, że Bóg sobie na łamach Biblii wielokrotnie łamał prawa logiki, więc jak najbardziej może to zrobić. A i tak na marginesie, te słynne zagadki, czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie będzie w stanie podnieść, albo czy może stworzyć kij o jednym końcu, no to jeżeli iść za logiką w ogóle tego, jak jest zbudowana ta cała chrześcijańska mitologia, no to jak najbardziej stworzył on w swojej historii co najmniej jeden kij, który ma tylko jeden koniec, czyli nasz wszechświat. On ma początek i będzie trwał wiecznie. Ma tylko jeden koniec. A jeżeli tu się zająkniecie, no tak, wszechświat będzie miał koniec, tylko będzie trwało wiecznie niebo, no to wtedy niebo ma jeden koniec, a trwa wiecznie, bo cię kiedyś zaczęło. Był taki czas, kiedy nie było żadnej duszy, nikt nie był w niebie, gdzieś to miało swój początek, a końca ma nie mieć, ma trwać wiecznie. Więc jest to kij, który ma jeden koniec. Bóg może złamać prawo logiki i stworzyć kij, który ma jeden koniec. A właściwie to nawet nie musi łamać praw logiki, może te prawa logiki sobie zmienić. Co tylko jeszcze gorzej działa na niekorzyść apologetyki presupozycyjnej, no bo skoro Bóg może sobie zmienić prawa logiki, no to ciężko bazować na prawach logiki z Bogiem jako ich gwarantem. Dlatego ja bazuję na prawach logiki, ale z zupełnie bardziej prozaicznego powodu.
bo tak jak filozofia praktycznie cała od zarania swoich podstaw, jak cała nauka współczesna, no bazuje na tym, co dawno, dawno temu stwierdził Arystoteles. Jeżeli ktoś nie przyjmie jako aksjomat tak zwanych pierwszych zasad, no to nie ma podstaw, żeby z nim rozmawiać. Po prostu na poziomie komunikacyjnym nie ma w jaki sposób tej rozmowy przeprowadzić. Nie da się z nim dogadać. No nie wiem, jeżeli nie przyjmiemy jako bazy, że pewne słowa w języku polskim znaczą to, a nie co innego, no to nie mamy jak rozmawiać w języku polskim. I tak samo jest z pierwszymi zasadami tak zwanymi. Jeżeli nie przyjmiemy na przykład zasady niesprzeczności, no to nie mamy jak rozmawiać w ogóle o czymkolwiek. Jest bariera komunikacyjna nieprzekraczalna. Dlatego ja z tych przyczyn pragmatycznych, no bo lubię się komunikować z innymi, no uznaję, tak, przyjmuję a priori bez żadnych dowodów, że pierwsze zasady się sprawdzają, że prawa logiki działają. Tyle. I nie potrzebuję do tego żadnego gwaranta. Bo no, nie przyjmuję ich dlatego, że nie mam wyboru, bo mam jakiegoś gwaranta, który zmusza mnie do tego. Ja po prostu chcę pragmatycznie, egoistycznie być w stanie rozmawiać z ludźmi. A jak Arystoteles stwierdził, jest to niemożliwe bez przyjęcia pierwszych zasad. I dlatego właśnie je przyjmuję. Bez żadnego gwaranta. Nawet jeżeli to jest nielogiczne, nomen omen. I tu swoją drogą, no bardzo prawidłowo i poprawnie jest argumentowane przez właśnie na przykład Staszka Sylwestrowicza, że jeżeli nie mamy jakiejś tam podstawy, no to nie mamy jak rozmawiać, nie ma jak argumentować, tylko że z tego nie wynika, że musimy przyjąć no, Boga jako podstawę. Nie, musimy przyjąć jakąś podstawę. I musimy przyjąć taką podstawę, na którą zgadzają się obie strony. Przynajmniej obie strony tej dyskusji, a najlepiej, jeżeli ta podstawa jest, jak to się nazywa fachowo, intersubiektywna. Czyli no, zgadzamy się nie tylko my subiektywnie jako dwie strony, ale tak jakby ogół ludzkości się zgadza. No, tak. Nie jest to dokładne wyjaśnienie tego słowa, ale można przyjąć takie przybliżenie. I czymś takim intersubiektywnie akceptowalnym jest no właśnie to, że prawa logiki działają tak jak działają. I są one przyjmowane intersubiektywnie, ale a priori, czyli bez żądania jakiegokolwiek dowodu, jako aksjomat, jako baza, jako podstawa. A tak przy okazji, jak już jesteśmy przy tym, to mogę tak dla sportu, z nudów, bez żadnego dodatkowego wysiłku, obalić też argument Tomasza Zakwinu na temat istnienia Boga, znaczy argument za istnieniem Boga, czyli kwestia tego tak zwanego bytu koniecznego. Że tam wszystko jest bytem niekoniecznym, ale żeby jakiekolwiek byty niekonieczne mogły istnieć, no to potrzebny jest byt konieczny. Tylko, że jeżeli byt konieczny ma być gwarantem w tym momencie na przykład praw logiki, no to cóż, kwestia tego, że jest coś takiego jak konieczność, wynika z praw logiki. Czyli najpierw nadrzędnie musimy zaakceptować prawa logiki, dopiero na bazie indukcji, na bazie no, rozumowania, możemy abstrahować, możemy wnioskować, że powinien być byt konieczny. Jeżeli najpierw nie przyjmiemy a priorycznie, że prawa logiki działają, no to nie możemy abstrahować o bycie koniecznym. Czyli de facto no, istnieje coś, od czego jest zależny byt konieczny, więc nie może on siłą rzeczy być bytem koniecznym, od którego zależy wszystko, no bo on sam od czegoś zależy. Pomijając, że jak tłumaczyłem wcześniej, on nie jest w ogóle konieczny. Można po prostu się umówić, że w ten sposób będziemy no, się komunikować. I w sumie mógłbym jeszcze znaleźć kilka argumentów na absurdalność projektu, że Bóg jest potrzebny, żeby w ogóle rozumować jakkolwiek, ale po prostu mi się nie chce, szkoda czasu, tylko bym sztucznie przedłużał ten materiał. Poproszę o jakiś konkretny argument z jakimiś dowodami, to wtedy pogadamy, wtedy sobie będę mógł go obalić. A w tym momencie, jeżeli ty mi a priorycznie tylko zakładasz, że Bóg jest do tego potrzebny, no to udowodnij mi, dlaczego jest potrzebny. Ja ci udowodniłem, że nie jest. Więc albo no, na początek obal to, co ja tu powiedziałem, a potem poproszę twoje argumenty. Jeżeli ich nie masz, to powtórzę tak, jak to Sajfan mówił do płaskoziemców. Tam są drzwi, a wychodząc zostaw dowody na stole. Zostawcie łapkę, napiszcie komentarz, udostępnijcie materiał znajomemu, subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem i pamiętajcie, jeżeli porzucicie nihilizm, pozostanie wam już tylko wiara, choćby w to,
że Bóg jest odpowiednim gwarantem dla praw logiki.